akcja Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka pozwala nam chociaż na chwilę zapomnieć o tym szarym życiu, o gonitwie i przenieść się do świata dziecięcego. Jeżeli chodzi o Krystiana, który też ma lat 12, on bardzo interesuje się muzyką, gra na fortepianie i marzy też o słowniku polsko-angielskim. Także jesteśmy w Empiku i mam nadzieję, że tutaj w tym gąszczu książek znajdziemy coś odpowiedniego tylko właśnie dla niego. To chodźcie. No, pierwszą pozycję mamy. Czyli to pomóżcie, to który? Doradcy za kamery. Ten? Dobrze. No to mamy. Nie, właśnie. Jeszcze może na przykład płyta dla przyjemności z muzyką klasyczną. No to co mamy? Czy jest coś dla przyjemności? Płyta z muzyką klasyczną Chopin, o którym mówiliśmy już. No dobrze. To idziemy do kasy. Słownik polsko-angielski i angielsko-polski dla Ciebie i na półkę w domu, ale także do tornistra, do szkoły. Muzyka klasyczna. Mam nadzieję, że przyda Ci się i że będzie tylko i wyłącznie rozwijała Twoje umiejętności i wiedzę na temat muzyki. No i dla przyjemności, żeby nie było, że tylko tak naukowo i książkowo, to płyta z muzyką Chopina, z utworami Chopina. To co? Wszystkiego dobrego, Krystian. Życzę Ci, żebyś był dalej fajnym, młodym, zdolnym chłopcem, żebyś rozwijał wszystkie swoje talenta, żebyś po prostu miał fajne, miłe i uśmiechnięte. Cześć, nazywam się Jacek Jędrasik, reprezentuję projekt Warszawiak. Znalazłem się tutaj po to, żeby znaleźć prezent dla Sandry, która jest pod opieką Fundacji Hospicyjnej. Mam nadzieję, że prezent jej się spodoba. Sandra, mam nadzieję, że prezent Ci się spodoba. Mam nadzieję, że będziesz trenowała, ile wlezie. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pozdrowienia od całego projektu Warszawiak. Dzień dobry, Kingo. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że będę mogła spełnić jedno z Twoich marzeń. To są puzzle, zdaje się, trójwymiarowe. Postaram się je znaleźć. Wprawdzie moje dzieci są już dorosłe i nie wiem, na której półce one są, ale spróbuję je odnaleźć. A przy okazji bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco Cię pozdrawiam i życzę Ci dużo uśmiechu i dużo radości. Tu są buty, ciuszki dla sportowców małe. O, ciekawe, co taki maluszek. Jak on wygrał piłkę. Puzzle. Puzzle tutaj są. Tu są puzzle, 410 elementów, 300 elementów, koniki. Ale to nie są, to chyba nie są trójwymiarowe, tak? To chyba nie są trójwymiarowe, zaraz. Chyba nie. Ale jaki tu rysunek wybrać? Ja nie wiem, co Ty lubisz, czy Ty lubisz bajki, czy Ty interesujesz się troszkę sportem, czy konikami. Te koty są bardzo piękne, na pewno są piękne koty. Zaraz zobaczymy. A tu jeszcze są zwierzęta, są samoloty, ale te zwierzątka, to może być ciekawe. Tu jest 2000 elementów. O, to będziesz miała co składać. Może, a może ty właśnie. Może takie. Co? Spróbujemy. To będą zwierzęta i będą baśnie. Tak? Zgadzasz się? Spróbujemy, tak. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Adamem. Chciałem powiedzieć, że uśmiech dziecka na Dzień Dziecka należy się każdemu dziecku. Ja jestem tutaj po to, żeby znaleźć prezent dla 12-letniej Ani. Zapraszam. To nie jest to, co chciałaby Ania na pewno. To też nie jest to, co chciałaby Ania. Zdradzę, Ania chciałaby słuchawki. Szukamy słuchawek. Chyba tu. Ja tam to nagrywałem. No, mamy półkę ze słuchawkami. Ja spędzam ze słuchawkami bardzo dużo czasu, więc trochę się na nich znam. I śmiało polecam te słuchawki, które będą uniwersalnymi słuchawkami do komputera i do słuchania muzyki. Aniu, słuchaj muzyki,
O Jezu, prawie mi to doleciało. Niech Ci służą, ściskam Cię bardzo. Za chwilę idę spełniać marzenia Sabiny, lat 21. Sabinko, kochanie, tak mnie wzruszyło, że Ty masz tak proste marzenia, takie marzenia gospodyni domowej. Tak jak ja jestem też gospodynią domową, to pójdę je spełnić. Kochana, wszystkiego najlepszego. Spełnię Twoje marzenia, mam nadzieję. No kochana, takie życie pani domu to jest ciężkie, bo tego się trzeba nadźwigać, ale tutaj są takie rzeczy, które pomogą ci troszeczkę w prowadzeniu domu. Nie bardzo widać, ja kupiłam też taką ekologiczną torbę, która ci będzie mogła służyć na różne wyjścia zakupowe. Ciężko jesteś panią domu. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Majchrzak. Wybieram prezent dla Kamila, który ma 14 lat, w ramach akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka. Idziemy. Kamil chce grę o tematyce sportowej, więc idziemy do działu z tematyką sportową. I tak, wybrałem... Kamilu, będziesz miał dwie gry. Jedną NBA, a drugą, którą sam lubię. Być może online się spotkamy w tej grze. To jest FIFA 11. Sam w nią gram, także polecam.